bardzo żywa dyskusja pod moim ostatnim wideo na YouTubie, w związku z tym, że Szymon Hołownia wezwał do stworzenia mostu powietrznego dla naszych braci Ukraińców, braci i sióstr Ukraińców. Ja sobie oczywiście w tym wideo poprzednim zaapelowałem i wypraszam sobie, żeby pan Hołownia nazywał mnie kiedykolwiek bratem Ukraińców. Natomiast, moi drodzy, w związku z tym, że ta dyskusja jest tak szeroka, to kilka rzeczy musimy sobie powiedzieć wprost. Ukraina to wielkie państwo. Dużo większe powierzchniowo od Polski. Sama zdecydowała, że odda broń nuklearną, która została po Związku Radzieckim. I w związku z tym w 1994 roku dostała gwarancję. Jakie one są, to każdy dzisiaj widzi. Dostała gwarancję od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, że będzie miała, że nie, no gwarancję nienaruszalności granic. Jednakże od dawien dawna jeszcze coś ważnego przed tym, co chciałem powiedzieć. Krym, który był ukraiński, mówię był, bo teraz jest rosyjski, i ja w moim odczuciu, no jakby mogę nie zgadzać się ze sposobem przejęcia tego Krymu, ale Krym naprawdę był rosyjski. Nie pamiętam, który z tych pierwszych sekretarzy ofiarował Krym Ukrainie w zamian za to, że będzie tam, nie wiem czy nie Breżniew, że będzie tam stacjonowała flota czarnomorska, rosyjska. No i w momencie, kiedy Ukraina głośno zaczęła mówić o swoich aspiracjach i chęci wkroczenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, czy również do Unii Europejskiej, no to w naturalny sposób, możemy tutaj zaklinać rzeczywistość, ale jest to naruszenie interesów Rosji. Ja w żaden sposób nie bronię Rosji, bo Putina nie da się bronić, bo jest dyktatorem. No, najechał Abchazję, tą drugą republikę. Nie republikę, Boże, co ja mówię. Republikę gruzińską. Osetię. Abchazję i Osetię. To, że anektował Krym, to oczywiście jest to wbrew wszystkim tam traktatom. No ale ten Krym tak naprawdę sobie odebrał i moim zdaniem powinni to zrobić w ramach negocjacji. Powinny się odbyć negocjacje, które spowodowałyby, że Krym wróciłby do Rosji po tym, gdy Rosja zaakceptowałaby to, że Ukraina chce do NATO i chce do Unii Europejskiej, no bo ten Krym był, powtarzam jeszcze raz, wręczony za to, że będzie tam stacjonowała flota czarnomorska. Natomiast to, że Donieck i Ługańsk są torpedowane i te separatystyczne te republiki chcą oderwania od Ukrainy, to też nie jest do końca tak, że to wszystko jest tylko i wyłącznie nakręcane przez Rosję. Bo na wschodzie Ukrainy naprawdę są prorosyjskie nastroje. I oni naprawdę czują się bardziej Rosjanami niż Ukraińcami. I te dwie, właśnie nie chcę zaraz, separatystyczne republiki, naprawdę w większości społeczeństwa tam mieszkające opowiadają się za Rosją. Natomiast teraz, po tym, gdy jest już zabrany Ukrainie Krym, czy tam anektowany przez Rosję Krym i te republiki ogłosiły swoją niepodległość, bo one chyba chcą w tym momencie ogłosić swoją niepodległość,
właśnie taka, taka rezolucja została przyjęta przez parlament rosyjski, że oni się też opowiadają za tym, żeby one były niepodległe, te dwie republiki, no to tutaj uważam jest koniec, tak, koniec. I już dalsze jakby kroki wojskowe, które powodowałyby zabieranie kolejnych części Ukrainy, no to już jest pogwałcenie wszystkich europejskich, światowych traktatów. Natomiast, no przecież mówię wam już od ponad tygodnia, od 10 dni, że nie będzie żadnej wielkiej wojny. Nie będzie najazdu na Kijów. Niczego takiego nie będzie. Gdy to mówiłem, to wszyscy tam, no niektórzy sobie dworowali, na przykład ten Tomasz Sakiewicz sobie dworował, tak? No i panie Tomaszu, co dzisiaj pan na to powie? Bo ja dzisiaj nie widzę, żeby jednak ta wojna miała się odbyć. Przecież mówiłem panu, że Putin jest za mądry, żeby takie kroki podjąć, bo to powodowałoby, że on zaryzykowałby również swoim życiem, z życiem swojej rodziny. To nie jest szaleniec. Oczywiście on się odkleił po 22 latach rządzenia. Jemu się wydaje, że on już jest po prostu carem świata, ale nie jest szaleńcem. Wojny nie będzie. Natomiast co do Ukraińców, bo od tego właściwie ten cały wywód zacząłem, to proszę tych, którzy tak ochoczo chcą ich tutaj przyjmować, nie trzeba nawet czytać, tylko wystarczy wspominki starszych osób, które pochodzą z tamtych rejonów, posłuchać. Ja kilka takich historii słyszałem, między innymi od pana generała Hermaszewskiego na pogrzebie Jerzego Kuleja. Ale to nie tylko. Inny mój tutaj taki długoletni znajomy z Częstochowy, oczywiście dużo starszy ode mnie, również miał rodzinę z Wołynia i też opowiadał mi, jak to wszystko wyglądało. Słuchajcie, to było takie draństwo, to było takie bestialstwo ze strony Ukraińców w kierunku Polski, że tego się nie da opisać. Tam piłami rozrywano ciała kobiet ciężarnych, widłami zabijano ludzi, siekierami ich rąbano. To było niedawno, to było w 43 roku. Ludzie, to ja mam dzisiaj 42 lata, za miesiąc skończę 43. A to było 80 lat temu, tak? To dwa razy moje życie dotychczasowe. I to nie jest tak, że teraz jest nowe pokolenie, co oni mają z tym wspólnego. A wiecie, co mają z tym wspólnego? Że nawet chyba wczoraj, czy przedwczoraj widziałem transmisję i relację jakąś z Ukrainy, gdzie oprócz tych ich flag ukraińskich widniały i wisiały te flagi banderowskie, czarno-czerwone. I z tym mam problem. Z tym mam kłopot. Oni się nigdy od tego nie odcięli. Oni nie chcą zaakceptować tego bestialstwa, które dokonali na Polakach. Oni tak najchętniej to by... Oni to uważają, że no, oni walczyli o swoją niepodległość. Piłami, kurwa, siekierami ludzi rąbać. I to nie chodzi o żołnierzy. To była ludność cywilna, to byli sąsiedzi, to byli chłopi. To nie była żadna wojna między wojskami. To sąsiad rąbał siekierą sąsiada. To było draństwo najwyższej takiej próby. Słuchajcie, oni do dzisiaj nie chcą tego zaakceptować, że to się wydarzyło. I do dzisiaj kluczą, przeszkadzali w tym, żeby Polska robiła ekshumację we wszystkich miejscach. No jak widać, w ogóle się nie odcinają od Bandery, Stepana Bandery, do dzisiaj te, wczoraj, dni mi się trochę kleją, machali tymi flagami, kurwa, tymi banderowskimi. I my tych ludzi mamy tutaj u nas przyjmować? Co na to ci ludzie, potomkowie, albo nawet ludzie żyjący jeszcze, którzy się uratowali stamtąd, na przykład jak generał Hermaszewski. Zapytajcie księdza Tadeusza Zalewskiego. On bardzo dużo na ten temat mówił i również on daje piękne świadectwo tego, co tam się wydarzyło.
My nie możemy o takich rzeczach zapominać. Jeżeli oni by stanęli w prawdzie i za wszystko przeprosili, ale oni tego nie chcą zrobić do dzisiaj. Oni cały czas mówią, no tam były jakieś tam awantury między nami, powtarzam, to nie był atak wojska na wojsko, to był atak bandery uzbrojonych na ludność cywilną. Jak również później podburzanie sąsiada na sąsiada i ci Ukraińcy mordowali Polaków. Więc o tym nie wolno zapominać. Ja nie chcę powiedzieć tutaj czegoś za dużo, bo ja mam pewien pogląd na tę sytuację. Ale nie wiem, czy nie będę jakby, czy to nie będzie w sprzeczności, no jakby z racją stanu, no bo de facto dobrze jest, że jest państwo buforowe przed Rosją. Natomiast powiem to bardzo delikatnie. Jak chcą się między sobą rąbać, to niech się rąbią. To są ich sprawy, to nie jest nasza wojna. Moi drodzy, taki dłuższy trochę wywód, ale zobaczyłem, jaką żywą dyskusję przeprowadzacie pod tamtym filmem. Mam nadzieję, że wam kilka takich faktów przytoczyłem, które powodują, że rozumiecie mój punkt widzenia. No ci, którzy chcą zrozumieć. No a jeżeli ktoś nie chce zrozumieć, no to bardzo proszę. To braci Ukraińców i siostry ukraińskie przyjmujcie do siebie do domu. Tyle ode mnie.